Cześć, to jest WOD Flash. Zaczynamy. Zakończyła się kampania na mapie CW. Nagrody za wydarzenie z lekkim poślizgiem trafiły już na konta graczy, ale nie wszystkich. Prawie 400 osób otrzymało karę wyzerowania punktu sławy za nieuczciwą grę, przez co stracili szansę na jakiekolwiek nagrody. Ci, którzy grali uczciwie, mogą już wydawać swoje punkty sławy na nagrody ze sklepu, a osoby, które zrobiły specjalną przepustkę w warsztacie, mogą licytować czołgi nagrody 10 poziomu. Swoje oferty możecie składać do 10 marca. Mapa Posterunek, którą możecie znać z ubiegłorocznych testów w trybie zwiadowczym, wróciła do testów po lekkich modyfikacjach. Deweloperzy na podstawie zebranych danych z bitew losowych poprawili niektóre rejony mapy. Możliwe, że na tej mapie jeszcze raz będziecie mogli zagrać w trybie zwiadowczym. Już 2 marca aktualizacja 1.16 zostanie wprowadzona na serwer europejski. Ta łatka przyniesie głównie przepustkę bitewną, która wczoraj została oficjalnie zapowiedziana. Znowu lekko zmieniono jej zasady, ale generalna koncepcja pozostaje podobna jak w poprzednich latach. Różnica dotyczy głównie sposobu odbioru nagród. Tym razem za żetony zdobywane w trakcie przechodzenia przepustki będziecie mogli kupić nagrody w specjalnym sklepie, w którym znajdą się czołgi specjalne 9 poziomu znane z lat poprzednich oraz dwa nowe czołgi, francuski Heavy Lorraine 50 ton oraz brytyjski Met Cobra. Różowe wyposażenie, obligacje i rezerwy na kredyty. Natomiast po ukończeniu wszystkich etapów odblokuje się specjalny sklep ze stylami 3D z poprzednich przepustek bitewnych i załogantami z wyszkolonymi umiejętnościami. Przepustka, tak jak zawsze, będzie podzielona na dwie ścieżki, darmową oraz premium, za dostęp do której będzie trzeba zapłacić złotem. Nowością w tym roku jest tajemniczy czwarty etap, który ma zostać odblokowany pod koniec tego sezonu i będzie wydarzeniem czasowym. Przepustka rozpocznie się 2 marca i potrwa do 30 maja, a więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie wydarzenia, do której link zostawiam w opisie tego filmu. Na koniec tylko wrzucę info, że w sklepie pojawiło się Progetto, czyli jeden z najlepszych czołgów premium w grze. Zróbcie z tą informacją co chcecie, a teraz zobaczmy klip tygodnia. Fucking finally! Holy shit! It cost me 4.5 million credits! Now I'm gonna get fucked for 15 million credits! Sorry for my language. Apologies. Hehehe